Witam serdecznie. Dzisiaj rozstrzygnięcie konkursu, jaki ogłosiłem tydzień temu. Do wygrania, przypominam, były te oto trzy książki: Standardy prac glazurniczych, poradnik SOPRO wydanie szóste oraz wykonywanie podłóg i okładzin z materiałów mineralnych. Te trzy książki były do wygrania. Jedyne, co trzeba było zrobić, to zasubskrybować mój kanał i napisać w komentarzu pod ostatnim filmem słowo konkurs. Tylko tyle i aż tyle. I od razu wam powiem, jestem bardzo mile i pozytywnie zaskoczony ilością tych komentarzy, bo bodajże pojawiło się ich coś ponad 190, co naprawdę no mega pozytywnie nastawiło mnie do jakiejkolwiek reakcji między mną a wami, bo myślałem, że to góra będzie 50 komentarzy, to naprawdę góra 50 komentarzy i spośród tych 50, nie wiem, będzie, nie wiem, 30 spełniających wymagania, a tutaj się okazało, że jest 190 i fakt, jest kilka komentarzy, które nie spełniają wymagań konkursu, ale i tak dla mnie jest ogromną liczbą. Ale dobra, nie przedłużając, przejdźmy może do losowania. Mogłem to zrobić na dwa sposoby. Najprostszy, załączyć stronę z losowaniem komentarzy na YouTube i tyle. Ale stwierdziłem, że jakoś niech to wszystko wygląda, niech jeszcze inna osoba ma radochę przy udziale tego, więc zapraszam maszynę losującą. Ale spokojnie. Pokaż, tutaj są komentarze. Jest tu 190 komentarzy. Pomieszaj mocno. Dobra, ja zasłaniam oczy. Głęboko losuj. Z różnych miejsc losuj. Nie oszukuj. Jedna karteczka. Przeczytaj czy ja? Dobra. Czekaj, zejdź. Trzymaj. Tu do kamery. Wszystko się zgadza. Karateka Kratek wygrywa ten zestaw trzech książek. Co się mówi? Gra? Gratuluję. Ale tam do kamery. Gratuluję. Zwycięzcy. To teraz powiedz to całe, co się mówi i do kamery. Tam jest kamera. Gratuluję zwycięzcy. Dobra, to możesz schować. Super. To zostawiamy. Ja się z tobą skontaktuję przez YouTube'a. Albo ty się ze mną skontaktuj. Więc dogadam potem odbiór. Na jaki adres to po prostu wysłać. I tyle. A ja ze swojej strony, moment, to sobie zostawimy tutaj. To wygrało. A ja pozwolę sobie pokazać wam coś, co dostałem ostatnio, bo pojawił się u mnie Rafał Jurasz z firmy SOPRO i ostatnio wspominałem, że SOPRO wyda za niedługo nową wersję poradnika. I tak się złożyło, że przez ten tydzień, co trwał konkurs, dostałem nową wersję poradnika. Jest to wersja 9. Jest to mega wielka księga. Jeszcze więcej wiedzy, jeszcze więcej obrazków. I dzięki uprzejmości SOPRO, jak i samego Rafała, mam taki jeden zestaw dla was do wygrania. Tyle, że jeszcze się zastanowię nad warunkami konkursu, kiedy go ogłosić i dam znać, ale mam jedną książkę dla siebie i jeden taki zestaw, koszulka od firmy SOPRO i taki jeszcze pachnący nowością poradnik wersji najnowszej, 9, będzie w najbliższym czasie do wygrania. Nie wiem, wymyślę
co trzeba zrobić, żeby znowu wygrać taki zestaw. Mam nadzieję, że konkurs się podobał. Kanał też się podoba, chyba. Takie chyba odnoszę wrażenie, że to, co robię, ma jakiś tam odzew i wam się podoba. A co do tego, to zobaczymy potem, jak to się, co sobie z tym wymyślę, jak to wam rozdać. To tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o wyniki konkursu. Ze swojej strony jeszcze raz naprawdę bardzo dziękuję za tak liczny udział w konkursie i w sumie pozytywny odbiór mojego kanału. To wszystko. Życzę przyjemnej niedzieli.